Cześć tu! Olek. Cześć tu. Tata. Siemanko, dzisiaj coś naprawdę niesamowitego. Dzisiaj koniecznie musicie oglądać cały odcinek, bo w trakcie... Nie, jeszcze nie pokazuj. Nie, jeszcze nie. Bo dzisiaj w trakcie całego odcinka będziemy zdradzać szczegóły, bo będzie konkurs z okazji urodzin. Szefa, czyli właściciela Best Toys, Pawła, który kończy, nie powiem wam ile lat, swoje urodziny ma 14 maja. A ty wiesz ile? Wiem, ale nie powiem. I w związku z tym, poczekaj, w związku z tym będzie konkurs. I a propos szczegółów, będziemy mówić w trakcie. Do wygrania główna nagroda, oto ten super Boss Power Unstrasher, którego ostatnio otwieraliśmy, jest do wygrania dzięki Best Toys, więc dlatego wpadajcie, linki są w opisie, wpadajcie do nich, do sklepu, kupujcie, bo warto, mają fajne ceny i jest Paweł uczciwy, czyli Best Toys, the best. Okej, okay. Oprócz tego będą mieć koszuleczki, są trzy nagrody pocieszenia, mamy trzy koszulki do wygrania. Trzy? Nie, są trzy, a w nich są też po jednej saszetce Super Jinx serii trzeciej. To tyle, co jest do wygrania. Jeszcze nie pokazali. No, zaraz pokażę, bo tak. Otwieraliśmy złotą puszkę serii pierwszej. Otwieraliśmy złotą puszkę serii drugiej. Otwieraliśmy też... Drugiej? Otwieraliśmy też puszkę serii trzeciej. A dzisiaj, Olek, demonstruj, będziemy otwierać puszkę serii, najpierw tą, serii której? Piątej! Czwartej! Co? Czwartej i serii piątej. Poczekaj, bo się światełko odbija, żebyście widzieli. Właśnie te oto będziemy otwierać. Te puszeczki lądują tam daleko, bo nam nie są teraz potrzebne. Poczekaj. Więc, ale zanim zaczniemy otwierać, bo zawsze zapominamy o tym, zostawcie Olek, łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, ding ding. Aż się poplułem, o matko boska częstochowska, ale dobrą otwierasz czwartą. Dobra, pierwszy szczegół konkursu. Trzeba będzie wymyślić hasło, ale jakie zaraz powiem dalej i do kiedy będzie konkurs też powiem dalej, więc oglądajcie. Olek, otwieraj pierwszą puchę i co było w tych... W czwartej serii, jakie były złote pojazdy, jaki była złota kryjówka, czy coś nie pamiętam. I złote zinksy, srebrne zinksy i ultra rzadki był Kazum Ki. Oluś, ruchy, pączuchy. Mama! No dobra, dawaj, bo to mniejsza z tym. Okej. Okay. I uwaga, pierwsze, poczekaj, nie wyrzucaj. Pierwsze, po kolei. Czy chcesz wszystko wyrzucić? Bez sensu. Wiesz, że to jest zinks, którego nigdy nie miałem. No właśnie, nie mieliśmy chyba, chciałeś powiedzieć. Pierwszy wylos, znaczy wyciągamy. A wiesz jaki zinks? To zaraz powiesz, kochanie. Ale czy ty wiesz? Nie wiem. Pierwszy wyciągam złoty jet, nie wiem czy on się jet nazywał w tej serii, który strzela oto z tego pojazdu i ma załadowane i on strzela, tak jest, strzela tutaj. Dobra, mamy teraz drugi pojazd, bo były dwa złote do trafienia. Ale zaraz pokażesz. W trakcie. Aha, okej. Okay. Olek pokazuje teraz coś w trakcie. Wracamy, bo nie wiem, czy widzieliście ostatni odcinek. Znaczy nie wczoraj, w ostatnim odcinku, bo nie wiadomo kiedy kto oglądał. Te trzy karty Super Zinks zrobione przez Olka. Ostatni odcinku, a dzisiaj mam nową. Doszła nowa. Trampek, który się Stomper nazywa i ma HP 90 i życia 90. Tak, Olusiu? I ja chciałem, o, żeby sobie usiadł. Ale on nie usiądzie. Oj. Dobra, lecimy dalej. Drugi pojazd, jeden złoty wygląda, tak? Drugi wygląda, tak? Teraz ty wyciągaj po kolei, co tam masz. Ten Jinx, którego nigdy nie miałem. Ty wiesz to, jaki? Nie wiem, pokazuj. Wiesz? Nie wiem. Pokazuj. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, który to jest. Nie miałem tego nigdy. O, ja też go nigdy nie widziałem. O ja. Ja też go nigdy. O, ale to on jest czadżor. Nie wiedziałem, że on ma taką pelerynkę czaderską. A widziałeś to? Co? Uwaga.
To otwieraj, no ja nie będę otwierał. Uwaga, 3, 2, 1. Ja się wstydzisz takiego fajnego zjeść. Ja się nie wstydzę. No dawaj, dawaj. Nie mogę. To tutaj pamiętajcie, są nacięcia. A nie, nie ma nacięcia, ale to jak coś jest to. Uwaga, pokazuj. Fajny. Tylko drugą rączką pokazuj. Drugą rączką. O, dobra. A nie, no gdzie tam przesuwać? Przecież nic nie widać. Zobaczcie, oto medal. Ja nawet nie widziałem. Naprawdę nigdy nie mieliśmy czaderski. Ja chyba najlepsza pelerynka, jaka do tej pory była, Olusiu. Tak mi się wydaje. A tobie jak? Nie, no czaderski. I oczywiście najbardziej się podoba Olusiowi, bo co jest? Jest zły. Dobra, sadzamy pierwszego złotego. Wyciągaj drugiego złotego, chociaż powinniśmy zacząć od srebrnych. Dawaj, ruchy, kluchy, celu. Dobra. Drugi złoty. 5 minutes later. I kolejny drugi złoty. Powinniśmy zacząć od srebrnego, tak jak mówiłem. Ale no dobra, Olusiu, ja się nie dotykam. Wyciągaj prezentu. I drugim był pucharek, którego mieliśmy. Tak, trafiliśmy go. Tego nie mieliśmy i naprawdę jest czaderski. Uważam, nie wiem, wy też możecie napisać w komentarzu, że najlepsza pelerynka ze wszystkich super Sfinksów. Mamy dwa złote pojazdy. Mamy dwa złote super Sfinksy, tak? Puchar i medal. Olusiu, wyciągaj dalej. Teraz może srebrny, co? Na końcu pokażemy Kazum Kida, tak? Czy coś jeszcze było oprócz srebrnych? A nie, teraz 6 srebrnych, tak? To zaczynaj po kolei tak, jak ci się podoba. Okej, okay, już tutaj, Olusiu, poczekaj, nie pokazujemy wam. Dawaj, ruchy, kluchy. Tu wam też, dajcie, pokażę, wytłumaczę, jak najlepiej. O! I spadł. Mi się nie chce. Jak macie problem, ale co ci się nie chce? Schodzisz po niego? Jak macie takie saszeteczki, to najpierw tutaj sobie odklejajcie to. Dobra, super. A potem pociągacie z całych sił, wam się otwiera bez problemu. Dawaj. I pokazuj srebrnego, co teraz otworzyłeś. Srebrnego lodzio miodzio. Lodzio, lodzio miodzio. Mamy też złote i złote pojazdy. Kolejny srebrny, otwieraj, Olusiu. Patrz, ja ci pokażę. O, proszę, jak ci ładnie szybko poszło. I co to? Fajerwerka! Poczekaj, bo nie widać było. Jeszcze raz. Fajerwerka! Jacie! Fajerwerka! Jakie gacie! Co tam kolejnego nam wyciągnie z tej złotej puszeczki serii czwartej? Kolejnego? Oluś dzisiaj lekko w slow motion, bo nagrywamy dość późno ten filmik. Poczekaj, nie otwieraj. Bo nagrywamy dość późno ten filmik. Oluś jest troszkę już zmęczony. Zmęczony jesteś troszkę? Bo widzę slow motion. Ale zdradzę wam następną rzecz a propos konkursu. Konkurs będzie do 24 maja trwał i będzie przyczepiony temat pineską na samej górze, gdzie będziecie wpisywać hasło. Jakie hasło? Dowiecie się niedługo. Dobra, Olusiu, otwieraj kolejnego srebrnego. I tutaj, ja wam pokazywać? Dobra. Jest gwoździk. Czadzior. Fajne ma nacięcia. A mieliśmy gwoździk? A, mieliśmy gwoździka. Gwoździka mieliśmy, tak? Dobrze pamiętam. Dobra. Olek, skupienie przy otwieraniu. I teraz mamy... Co to jest? Zapalniczka? Zapalniczka. Ale zapalniczki chyba nie mieliśmy. Czyli... Było. Było. Było? Ja nie pamiętam, ale zapalniczka jest... Zapalniczka jest czadzior. Ale to kojarzysz. Okej, okay, juwej. To kojarzę następne lodóweczka. Chociaż w której te lodówki były takie fajne z otwieranym, z otwieraną górą? Chyba w dziewiątej. Chyba w dziewiątej. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, bo ja nie pamiętam. Olusiu, z życiem, kochanie. Nie tak, nie tak, nie tak. Patrz, dobrze nie. Poczekaj, dajcie. Patrz, tak łapiesz, tu łapiesz i pociągasz. Czyli złap tu. Tak łapiesz. Tu łapiesz i pociągasz. Nie, teraz to zrobię specjalnie. Tak łapiesz, tu łapiesz. Pociągam. Wygłupia się. Czy nie? Ślizgałem się, albo możesz tak, żeby pękło. Nie pęknie. Dobra. Ty, ja też mam problem. Dobra, wyciągaj kolejnego. Znowu zacząłem mówić często. Dobra, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Olusiu. A powiedz, Olusiu,
Uśmiechnij się troszkę. Ale nie smutaj, tylko otwieramy. Jest kolejna, czyli piąty i ostatni srebrny, tak? Ostatnim srebrnym. Oznaczam. Dobra. I ostatnim srebrnym jest, są nie kombinerki, tylko caczki, szczypce. No, zapomniałem, jak to się nazywa. Napisz w komentarzu, oto ten ostatni, piąty i król czwartej serii, czyli Kazum. Kidzioho. Dawaj, daj ci pomogę może. Tak? Nie tu. Nie tak. Synku, patrz, poczekaj. No dobra, nie dam im. Chcę dobrze dla niego, żeby mu było łatwiej. Oho. I się skończy na tym, że jednak ja otworzę. Later. Olek prezentuje. Postaw go przed nimi. Kazonki przed nami. Nie. Co nie? Cywenia. Cywenia. Tam, tam, tam. Mamy puszkę z czwartej serii, złotą otwartą całą, czyli w puszce mamy dwa złote pojazdy, czyli tu nie było kryjówki, ale za to były dwa złote pojazdy. Mamy sześć srebrnych, dwa złote Finksy, Zinksy i jednego ultra rzadkiego. Dobra, jedziemy, znowu powiedziałem dobra, jedziemy z puszeczką, poczekaj, z puszeczką otworzysz? Numer... Ja? Nie, ty ją otworzysz. Z puszeczką, a ja w tym czasie powiem. Trzeba będzie wpisać w tym przyczepionym temacie pod filmikiem. Będzie napisane konkurs. Hasło Best Toys. Wymyślamy hasło reklamowe dla Best Toys. Czyli na przykład, Olek, jaka propozycja twoja? Masz jakąś propozycję? Bo ja mam. Uwaga, poczekaj, posłuchaj moje. Czy by ci się podobało? Best Toys tu, Best Toys tam, Best Toys najlepsze zabawki sprzedaje nam. Fajne hasło? Czyli tego typu ja hasło reklamowe takie, musicie... Ja bym chciał takie krótsze. Krótsze? Kilka literek. No to, no jak kilka literek? Kilka literek nie da rady. No to coś musi być przynajmniej ze trzy słowa. No Best Toys to są dwa. No musi być Best Toys w tej... OT5. O te pięć, a co to byłoby miało znaczyć to hasło reklamowe? Olek, Oluś i Tatuś 5, czyli kod rabatowy o 5%. A, no to może w przyszłości, jak w końcu powstanie strona, bo Paweł walczy z tym, będzie strona, bo na razie sprzedaje na Allegro i też przez fanpage na Facebooku. Okej, okay, dobra. Mniejsza z tym, wpadajcie do Best Toys. Pamiętajcie, te złote puszeczki są u nich już dostępne. I pamiętacie odcinek, kiedy za każde dobre dostawałem brzuch? Wagony! Dobra, to zacznij. Dobra, dawaj te wagony. Jedziemy z pojazdami. No, dobra. Jedziemy, to ja otworzę jednego, ty drugiego, tak? Ej, tu są inne takie paczki. O, inaczej są popakowane. No faktycznie, widocznie inaczej było. Te nie strzelają, bo tamte strzelały. Bo tamte strzelały. Patrzcie, te strzelały. Strzelimy tego. Te strzelały, a te chyba... Co one robią? No one coś musiały robić. A, one są wa... Olek. One są wagonami. Sięgniesz czy nie sięgniesz? On... A, nie, poczekaj, tu jakoś się... Tylko tu nie było. Poczekaj. No. Ale nie, to są, że są wagony, można zaczepić jeden z drugim. To okej, okay, ale... My God, teraz ja muszę wstać. Olek, wyciągaj srebrnego, teraz zaczniemy od srebrnych. One mają, zobacz, skrzydełka mają, tylko nie wiem, czy nie ma tu jakiegoś guziczka, żeby je... A, jest, dobra, mam tak, zobaczcie, żeby te skrzydełka wyskoczyły, naciskamy z tyłu hak, na który zaczepiałeś, tu ten, patrz, i one się, czekaj, żeby było jak najlepiej widać, i one się rozsuwają, ciach. Teraz pokażę wam na tym, tu z przodu może tak z... o tak, o, czekajcie. Dobra, i uwaga, naciskam 3, 2, 1. Ciach! Jedno się rozsunęło. A, już wiem! Jedno się rozsuwa z tyłu, jak naciśniesz, a drugie się rozsuwa z przodu, jak naciśniesz.
musisz schować, czyli to za jednym zamachem, czyli musimy zrobić siak i się rozsuwa. Super, dobra, jedziemy ze srebrnymi. Co tam pierwszego srebrnego, jakiego masz? Czy już zgubiłeś? A myślałem, że zgubiłeś. Srebrny wiatraczek. Kolejnym srebrnym w tej piątej serii był... No, dawaj, dawaj, dawaj. Ale dawaj. Fajny. Ale fajny? Czyli nie mieliśmy? Nie, mieliśmy. No to dawaj. Mamy srebrnego... No tak, widać, kto jest wieżę. Wrogiem. Wrogiem jest pionek, wiadomo. Wiadomix, jak to mówią. I jest pionek. Olek teraz próbuje. Dawaj, dawaj. Ty, bo na dzień zaczną się śmiać z nas, że nie potrafimy otwierać foliówek. No, proszę, jakie to proste brawo brawka! Nie no, pokazuj tego, nie wszystkie na raz. Olek, no pokaż widzą. O. Kolejnym srebrnym, co to jest? Co to jest? A, pendrive. A tutaj był chyba komputerek, tak? Laptop. Jego wrogiem, tak? Masz laptopa. Jest laptopik. I kolejny, Molusiu. Kolejny srebrny, ostatni srebrny. Zaczynam złote i ultra rzadki. Podsumowanie, co to chodzi w konkursie jeszcze, co jest do wygrania. I nie zapominajcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i ding-ding. Dzwoneczka. Dobra. No i mamy tutaj, to jest grzejniczek. A grzejniczek do czego? Do wiatraczka. A, to grzeje, to chłodzi, to są wrogowie. Oluś, otwieraj złotych. Teraz Olusiek otwiera złotych. Napiszcie w komentarzu w ogóle, czy też macie problemy z otwieraniem tych foliówek. Czy tylko Oluś ma z tym problem? No nie, jednak nie ma. Jak chce, to potrafi. Ale mi się nie chce. A, tobie się... Czyli trzeba było powiedzieć, że ci się nie chce i robisz tutaj... Z widzów bambuko. Okej, okay, mamy złotego spotka, no znaczy statek kosmiczny. Tata daje tam gazetkę. A, no chciałeś coś pokazać? Dobra, proszę bardzo. Chciał pokazać wam, poczekajcie, bo ja muszę to wsunąć, żeby było widać, bo ja wiem, co chcę pokazać. Nie no, na tym chyba nie pokazałem, nie pokazałem. Żeby było... Nie chcesz się wsunąć. Okej, okay, jest. Że, no mów, tłumacz, ja będę... Zobaczcie, tutaj jest pierwsza karta, którą zrobiłem. Znaczy, to nie jest pierwsza karta, którą zrobiłeś, tylko ostatnia karta. Zinks, tylko w innym położeniu. Tak jest, czyli zrobił kartę z Zinksem z tej koszulki. I jeszcze Everybody pomarańcza. Czyli jest pomarańcza i jest drugi. Czyli musisz jeszcze zrobić, ale to będzie trudne. I banana, i tu jest jeszcze to i tamto. I te koszulki, te są do wygrania jako trzy nagrody pocieszenia. Olek, dawaj złotego kolejnego. Dawaj złotego kolejnego. Mam maskę. Dawaj. Czy się uda? Brawo, wystarczy po prostu dobrze złapać i... Ale mi się nie chce. No wiem, misie są w lesie. I przeciwnikiem statku kosmicznego jest rakieta. Jakoś nie ma mało na środku. Okej. Okay. Lecimy z ostatnim, najlepszym ultrażadkiem. Ultra rzadki. No jeszcze jeden. Co jeszcze? No jeszcze, no mówię, z najlepszym, jedziemy z najlepszym teraz ultra rzadkim Kid Fury, tak? Kid Fury się nazywa? Pożegnajcie. Jest. Się z saszetką. Rip saszetka w komentarzach. Rip saszetka w komentarzach, które dzisiaj nie współpracowały z Olkiem. Czyli mamy kolejne dwa ultra rzadkie. Akurat tych mamy, tego dostaliśmy od widza, pamiętasz? A tego to był pierwszy, którego trafiliśmy ultra rzadkiego. Saszetki. Tak? Jest filmik. Możecie sobie zrobić. Co? No są oczywiście w pudełeczkach są wszystkie rzeczy, które w nich są i są wszystkie nazwy. Co najważniejsze? Kid Fury. Okej. Okay. Mamy otwarte wszystko. Pierwszą, znaczy czwartą i piątą saszetę. Nie saszetę, tylko puszkę złotą. Tak, Olusiu? A co ty ziewasz? Dobrze, że cię zasłaniałem. Mówiłem, zmęczony, musimy wcześniej nagrywać, ale tak to jest, jak niestety ja pracuję, Oluś chodzi do szkoły, a potem chodzi na piłkę. Nie, już powietrze. Wszystko. A, figurka, powietrze. A gdzie jest tu? Skeczyk. Dobra, kochani, kończymy. Podsumowując, Olusiu, co zapamiętałeś, co trzeba zrobić na konkurs? Słuchamy cię. Raz, dwa. Nie, Olusiu, co trzeba zrobić na konkurs? 4, 5.
Czyli na konkurs trzeba zrobić 4-5, czyli... Słuchajcie, teraz pomyślcie. Hasło... Re... Na Best Toys reklamujące Best Toys i musicie wymyślić hasło rabatowe. Nie, nie rabatowe. Hasło reklamujące, nie rabatowe. Reklamujące. Tak jest. I to hasło wpisujecie specjalnym... Rabatowe. Specjalnym... poście, nie poście, jak to się nazywa? Pod filmem będzie przyczepiony. Właśnie post, dobrze mówię? I tam wpisujecie hasło i tylko hasło wpisujecie. I konkurs trwa do 24 maja i na zakończenie, bo 14 maja kręcimy to wcześniej, film będzie też jeden dzień przed urodzinami. Zaśpiewajmy Pawłowi, śpiewajcie razem z nami 100 lat. Uwaga, 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam Paweł nasz. Nie nasz, Paweł z Bestoys. Pawle, 100 lat zdrowiu, szczęściu, pomyślności, żebyś był największą firmą sprzedającą zabawki w Polsce. 0-0. Czyli 100 lat. Brawo dla Pawła! Składajcie życzenia też w postach. Wiecie co? Ly, a, ty. Lat, 100 lat. Aha, oho, bo nie wiedziałem o co ci chodzi. To jeszcze na koniec, szybko, w skrócie. Konkurs. Żeby wygrać główną nagrodę, trzeba wymyślić najlepsze hasło reklamujące Best Toys. Najlepiej rymowankę. A dla trzech jeszcze następnej kolejności nagrody dodatkowe, czyli w postaci koszulek do trzech osób powędrują i nagroda główna oto ten rebat! Super! Okej, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się plutko. Pamiętajcie, wpisujcie też życzonka. Oczywiście nie w tym przyczepioną pinoską temacie, gdzie wpisujemy tylko hasła reklamowe, które potem wylosujemy. Znaczy nie wylosujemy, wybierzemy według nas najlepsze. I trzy kolejne, dla które będą koszulki. Czyli bierzcie udział w konkursie, udostępniajcie film, że jest do wygrania, polecajcie nas, piszcie miłe rzeczy dla Olusia. I dla tatusia. Na mnie mogą być mniej miłe, bo tam ja tam jestem mało ważny. Ty jesteś gwiazdą, tylko ostatnio gwiazda jest, im bardziej jest gwiazdą, ty jest bardziej humorzasta. I się troszkę gniewa na to. Mogą pisać, że tata ma fajną brudkę. Że tata ma fajną brudkę. Dobra, to tyle, będzie to tyle. Na raz!